Jak to dobrze, bracia i siostry, że możemy składać przed Bogiem nasze prośby, nasze modlitwy i że całym zborem możemy modlić się o to, by Bóg wysłuchał i uczynił wszystko według woli swojej. Mam nadzieję, że będziemy pamiętać i o siostrze Zofii, i o bratu Józefie. Będziemy pamiętać też o mężu naszej siostry Oli Celińskiej. Bartek Celiński potrzebuje naszych modlitw i wierzę, że będziemy to czynić ustawicznie w naszych modlitwach. Odwiedziłem w tym tygodniu siostrę, tak jak słyszeliśmy, siostrę Marię Syryce. Jeszcze miesiąc, dwa były z nim jakieś możliwość porozmawiania. W tej chwili leży już bezradna, nie reaguje, jest na progu wieczności. Ale to dobrze, jeśli wiemy, dokąd człowiek zmierza, dokąd, gdzie jest jego właściwa ojczyzna, bo przecież każdego z nas taki moment czeka i każdy z nas kiedyś przed takim momentem stanie, jedni wcześniej, drudzy później. Bracia i siostry, w tym kończącym się dzisiaj tygodniu modlitwy mówiliśmy o Kościele Jezusa Chrystusa, a dokładnie o jego najistotniejszych cechach. I zdaję sobie sprawę z tego, że gdybyśmy chcieli ten temat dogłębnie zanalizować, nie potrzebowalibyśmy tylko i wyłącznie tygodnia modlitwy, potrzebowalibyśmy miesiąca modlitwy, a nawet i może dłużej. Zastanawiam się jednak, jakby to było, a ilu z nas wytrzymałoby tak długi okres czasu, aby codziennie się zbierać. Dla wielu z nas to jest chlubą i wielką radością, ale też jakimś zwycięstwem, że mogło tu być z nami każdego dnia. Brat Mariusz sugerował, mnie zapytał, ale nie będę pytał, kto był każdego dnia. Niech nie będą zażenowani ci, którzy w ogóle nie byli na tygodniu modlitwy. Ale cieszę się, że każdego dnia mogliśmy przez cały tydzień spotykać się, wysłuchać Bożego Słowa. Zastanawiam się jednak, co by było, gdybyśmy się tu każdego cały miesiąc mogli, pierwszy miesiąc roku spotykać każdego dnia, jak byśmy kondycyjnie wytrzymali. Ja z pewnością pewnie nie wytrzymałbym, ale może ktoś z nas byłby, powiedzmy, taki odważny i chciałby to uczynić. Ten tydzień już jest za nami i tak jak słyszeliśmy w świadectwach, w modlitwach, to był błogosławiony tydzień, jako że wielu z nas mogło na nowo odświeżyć pewne myśli o Kościele. Tak w poniedziałek brat Tadeusz Witkowski mówił o uczniostwie. Kolejne dni usługiwali nam starsi zboru i pastorzy. I podkreślaliśmy cztery elementy, filary, na których zbudowano Kościół. To były te podstawy pierwszego Kościoła. Kościoła, który, jak mówiliśmy, trwał w nauce, w wspólnocie, w łamaniu chleba, w modlitwach. We wczorajszym dniu brat Daniel wspomniał o innej ważnej dla Kościoła kwestii, jaką jest bojaźń Boża. I bardzo podobało mi się to, co wczoraj powiedział, że ta bojaźń jakby spina ten stół czteronogi, ten stół, który jest podstawą naszego życia chrześcijańskiego. Dziś chciałbym, jeszcze kontynuując ten temat i zamykając ten temat, chciałbym, abyśmy się skupili na temacie oddawania Bogu chwały. Jak myślicie, bracia i siostry, czy jest to ważne, czy nie? Myślę, że z tego powodu jesteśmy zgromadzeni tutaj każdej niedzieli i każdego razu, kiedy jesteśmy na tym miejscu, aby Bogu oddawać chwałę. Dlatego też proponuję, abyśmy wrócili do tekstu wielokrotnie w tym tygodniu czytanego, przeczytanego. Jest on zapisany. Ci, którzy z nas nie byli, mogą pierwszy raz na ten tekst spojrzeć. Ci, którzy z nas byli, pewnie potrafią już go z pamięci cytować. To jest drugi rozdział Dziejów Apostolskich, wersety od 41 do 47. Tak nawet zastanawiałem się, czy faktycznie zrobić tak, żebyśmy go z pamięci powiedzieli, ale ponieważ jest on wyświetlany, to pewnie też łatwiej nam będzie go śledzić. 41 werset powiada tak. Ci więc, którzy przyjęli słowo jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało onego dnia około 3000 dusz. I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. A dusze wszystkich ogarniętych były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli,
byli razem i mieli wszystko wspólne. I sprzedawali posiadłości i mienie i rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca, chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. A więc ludzie, którzy odpowiedzieli pozytywnie na zwiastowane Słowo Boże, zostali, jak czytaliśmy tutaj w Bożym Słowie, ochrzczeni i utworzyli pierwszy zbór, pierwszy kościół chrześcijański, zbór pański. Jak wiemy, w dniu Pięćdziesiątnicy nawróciło się, czytaliśmy o tym, i zostało ochrzczonych 3000 dusz. Ci ludzie stali się naśladowcami i uczniami Pana Jezusa Chrystusa. Ale gdybyśmy chcieli wrócić do tamtych czasów, gdybyśmy chcieli spojrzeć na tamten obraz, na tamten dzień, jak nam się, bracia, wydaje, siostry, czy 3000 dusz, no oczywiście jest duża liczba, ale czy to byli wszyscy ludzie, którzy w ten czas przyszli na święto do Jerozolimy? Czy to wszyscy ludzie słuchający Piotra wtedy nawrócili się do Pana i zostali ochrzczeni? Chyba podejrzewamy, że jednak nie wszyscy. Z pewnością nie byli to wszyscy zgromadzeni w Jerozolimie. Ludzie, którzy słuchali przemawiającego Piotra i jednocześnie byli świadkami wstępującego ognia Ducha Świętego na apostołów. Bo przecież w tej masie ludzkiej byli też tacy, którzy jawnie, jak mówi słowo, naśmiewali się z uczniów pańskich, sądząc, że jakoby apostołowie upili się młodym winem. Z pewnością byli też również tacy ludzie, którzy wprawdzie przysłuchiwali się przemawiającemu Piotrowi, ale nie podjęli decyzji o zmianie swego życia. Dlaczego o tym wspominam? Wspominam dlatego, bo sytuacja do dnia dzisiejszego niewiele się zmieniła, a wręcz jest nawet i podobna. Ludzie gromadzą się w kościołach i tego jesteśmy świadkami. Jakby słuchają Bożego Słowa, ale niektórzy pozostają zupełnie obojętni na to, czego od nich wymaga Bóg. Gotowi są nawet śpiewać, czy też zmawiać jakieś regułki modlitewne, ale serce ich pozostaje wciąż nieporuszone. To, co usłyszą jednym uchem, wylatuje i natychmiast wypuszczają drugim uchem. To słyszane słowo nie zmienia ich postawy serca. Takim wydaje się, że Bóg powinien być zadowolonym w ogóle, że przyszli do świątyni Pana, że uczestniczą w nabożeństwie i w ten sposób spełniają swój chrześcijański obowiązek. Chciałbym powiedzieć, że wielu ludzi jest takich i w naszym kraju. Ale już prorok Izajasz w Starym Testamencie, kiedy czytamy o nim, zapisał skargę Boga na lud izraelski, bo często lud izraelski w ten sposób się zachowywał. W księdze proroka Izajasza, w 29 rozdziale, werset 13, później Pan Jezus Chrystus powtarza ten werset w swojej Ewangelii, kiedy Izajasz powiada: lud zbliża się do mnie swoimi ustami i czci mnie swoimi wargami, ale jego serce jest dalekie ode mnie. Tak, że ich bojaźń przede mną jest wyuczonym przepisem ludzkim. A dalej Pan Jezus Chrystus powiada w Ewangelii: daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. Bracia i siostry, czy Bóg pragnie, abyśmy Go czcili nadaremnie? Co to znaczy? Jak On chciałby, byśmy Go czcili? Jak On chciałby, byśmy Go wielbili? Popatrzmy zatem na ten pierwszy Kościół. Czytaliśmy o tym, że uczniowie Jezusa, jak czytaliśmy w Ewangelii, codziennie jednomyślnie uczyszczali do świątyni, chwaląc Boga. Biblia powiada, że ci, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne, przyjmowali też pokarm z weselem i w prostocie serca, a Pan codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Łukasz, autor Dziejów Apostolskich, kończąc swoją Ewangelię, zauważył i zapisał, iż już po wniebowstąpieniu Jezusa, gdy uczniowie wrócili do Jerozolimy, byli przepełnieni wielką radością i Łukasz skomentował to w ten sposób. I byli zawsze w świątyni, chwaląc Boga.
Jak to jest? Czy to jest możliwe codziennie, jednomyślnie uczęszczać do świątyni, być w świątyni? Mieliśmy próbkę tego tygodnia, przez cały tydzień, ale apostołowie codziennie gromadzili się w świątyni. W dodatku chodzili tam z największą radością. Jak to jest? Chodzić do świątyni z największą radością, a będąc w świątyni chwalić Boga? Czy Kościół faktycznie jest miejscem radości dla tych, którzy się tam znajdują? Czy raczej Kościół dzisiaj nie kojarzy nam się z ciszą, z powagą, miejscem zadumy, miejscem skupienia? Tak wielu dzisiaj ludzi pojmuje istotę Kościoła. Czasem słyszę ludzi, mówi, chcę iść pomodlić się do Kościoła, tam tak cicho, tam tak spokojnie, tak poważnie. Nikt nie rozmawia, nikt nie krzyczy, wszyscy słuchają w skupieniu. Świątynia kojarzy nam się z miejscem ciszy, miejscem, gdzie należy zachować pewną powagę i tak faktycznie ona funkcjonuje. Nie jest to jednak obraz pierwszego Kościoła, bracia i siostry. Kościoła pełnego radosnego uwielbienia dla Boga. Uczniowie Jezusa codziennie zbierali się w świątyni, by Bogu oddać cześć i chwałę. I robili to z potrzeby swojego serca. Wielu dziś w naszym kraju, jeśli idzie do świątyni, do kościoła, to idzie tam nie z potrzeby serca, ale raczej z tradycji, z przyzwyczajenia, bo przecież jest niedziela, bo tak wypada, bo przecież w rad tygodniu powinno się być w kościele. I nawet wielu wierzących w ten sposób traktuje Kościół, że no, wtorkowe spotkania nieważne, czwartkowe nieważne, ale w niedzielę no, wypada być. Jeszcze spora grupa ludzi, którzy nawet nie kryją się z tym, że chodzą jakby z zewnętrznego przymusu. No bo co powiedzą inni, jeśli nie pójdą? A może pastor zapyta, dlaczego nie byłem? Nazwą mnie jakimś bezbożnikiem albo jakimś komunistą? Nie chcę być na językach ludzi. Poświęcę tę godzinkę albo dwie, postoję w kościele albo i na zewnątrz kościoła, zaliczę obowiązek i będę miał spokój sumienia. Tak dzisiaj funkcjonuje wielu ludzi. Gorzej. Jest coraz większa rzesza ludzi, którzy zupełnie ignorują potrzebę bycia w zgromadzeniu ludu Bożego. Ważniejszym dla nich jest ten dzień wolny od pracy i to jest dzień, w którym można dłużej pospać, pooglądać telewizję albo pójść na spacer, albo na zakupy, albo po prostu trzeźwieć po sobotniej libacji. Kościół może poczekać, nic się nie stanie, jeśli ja tam nie będę. Jakże inaczej traktują świątynię ci, którzy umiłowali Boga i ze względu na Niego gromadzą się, aby oddawać Mu cześć i chwałę. Popatrzmy na męża Bożego Dawida, pierwszego króla izraelskiego, który w psalmie 26 powiada tak. Panie, umiłowałem mieszkanie domu Twego i miejsce przebywania Twojej chwały. Czy to nie dziwne, co mówi? Panie, umiłowałem mieszkanie domu Twego i miejsce przebywania chwały Twojej. I w 12 wersecie błogosławić będę Pana w zgromadzeniu. Dlatego też istnieje pytanie, czy Ty, czy ja, czy miłujemy zbór Pański? Czy miłujemy zbór Pański? Czy jest nam drogim to miejsce? Czy z radością myślisz o zgromadzeniu braci i sióstr? Czy idziesz tam po to, aby chwalić Boga? Tenże sam Dawid w psalmie 122, w wersecie 1 powiada, uradowałem się, gdy mi powiedziano, do domu Pana pójdziemy. Nawet mamy taką pieśń opartą na tym wersecie, prawda? Uradowałem się, gdy mi powiedziano, do domu Pana pójdziemy. A w innym psalmie, w psalmie 84 powiada tak. O, jak miłe są przebitki Twoje, Panie zastępów. Dusza moja wzdycha i omdlewa z tęsknoty do przedsionków Pańskich. Serce moje i ciało woła radośnie do Boga żywego. Nawet wróbel znalazł domek, a jaskółka gniazdo dla siebie, gdzie składa pisklęta swoje. Tym są ołtarze Twoje, Panie zastępów, Królu mój i Boże mój. Błogosławieni, którzy w domu Twoim mieszkają, nieustannie Ciebie chwalą. Zaraz, wzdychać i omdlewać z tęsknoty za domem Pańskim? Ktoś by pomyślał, a cóż to za czubek pisze? Jakiś dewot, jakiś świętoszek. Czy w tamtym czasie nie było innych atrakcyjnych miejsc miłego spędzania wolnego czasu, jak tylko świątynia, jak tylko kościół?
Albo ci apostołowie, pierwsi uczniowie. Można zrozumieć, że uczęszczali do świątyni w czas niedzielnego nabożeństwa. Tak się należy. Ale chodzić codziennie i to z radością? Prawda, że trudno zrozumieć takich ludzi? Nie potrafimy zrozumieć takich ludzi. A z drugiej strony, Słowo Boże nie tylko mówi o ludziach twardego karku i zatwardziałego serca, którzy próbują cześć Boga, czcić Boga jedynie swoimi ustami, ale mówi też o tych, którzy z całego serca Go szukają. W rozmowie z Samarytanką Pan Jezus mówi o ludziach, którzy będą oddawać Bogu cześć w duchu i w prawdzie. Pamiętamy ten fragment Bożego Słowa. Pan Jezus Chrystus, kiedy spotkał się z tą niewiastą samarytańską, powiedział do niej takie słowa. Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie. Bo i Ojciec takich szuka, którzy Mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy Mu cześć oddają, winni Mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. Takich ludzi Ojciec szuka, czytam w Bożym Słowie. Moglibyśmy się zastanowić, dlaczego ewangelista Jan, kiedy pisze o tym wydarzeniu w czwartym właśnie rozdziale swojej Ewangelii, z takim naciskiem podkreśla, iż Pan Jezus Chrystus musiał przechodzić przez Samarię. Żydzi omijali tą krainę z daleka. Dlaczego więc Jezus chciał spotkać tę kobietę, która nie miała najlepszej reputacji w swoim miasteczku? Dlaczego on, Żyd, mężczyzna, rozpoczął z nią rozmowę? To było dziwne, a też i niezrozumiałe dla ludzi, którzy wtedy żyli w Izraelu. To było wbrew przyjętym obyczajom. Tak się nie robiło, tak się nie postępowało. A jednak Jezus nie tylko z nią rozmawia, ale proponuje jej wodę życia, która ugasi jej wewnętrzne pragnienie. Całkowicie odmieni jej życie. Słowa Jezusa, Ojciec takich szuka, skierowane były do tej kobiety. Kobiety, która szuka prawdziwej miłości. Jej 5 poprzednich związków rozpadło się, a ten, który obecnie funkcjonowała, nie był formalnym związkiem. Być może nie wiedziała, iż to, czego ona szuka, tego samego szuka Bóg. Ona i Bóg wspaniale do siebie pasują, jak puzzle. Podczas gdy ona szuka prawdziwej miłości, Bóg szuka prawdziwych wyznawców. Bóg tęskni za wyznawcami, którzy angażują w ten związek zarówno serce, jak i głowę. Oddawanie czci Bogu tylko ze względu na prawdę byłoby niepełną czcią. Bóg jest miłością, jak czytamy w Bożym Słowie, i tęskni za miłością. Bóg pragnie, byśmy czcili Go nie tylko w samej prawdzie, ale też i w duchu. Innymi słowy moglibyśmy powiedzieć, religia głowy musi iść w parze z religią serca. Kiedy widzimy koniec tej rozmowy Jezusa z Samarytanką, możemy też widzieć ową potężną radość, jaką napełniła jej serce. Zostawiła dzbany, zapomniała o nich pod studnią, by szybko pobiec do miasteczka i mówić ludziom, znalazłam Chrystusa, znalazłam Mesjasza, człowieka, który powiedział mi wszystko, co mu czyniła. Pójdźcie, pójdźcie wszyscy i zobaczcie. A werset 39 tej Ewangelii powiada, i wielu Samarytan z tego miasteczka uwierzyło weń dzięki świadectwu tej niewiasty. Spotkanie z Chrystusem zmienia i odmienia życie człowieka. Wiara powioduje zmianę serca i przynosi przeogromną radość wyzwolenia. Nie jest to jednak sztuczna radość, czy wywołana manipulacją umysłu ekstaza religijna. Nie jest to radość na zawołanie lub wywołana przez socjotechniczne metody dotyczące stanu umysłu. Kiedyś, bracia i siostry, byłem w pewnym dużym zgromadzeniu, gdzie kaznodzieja zachęcał zborowników do radości. Jakoś tak, wiecie, to był niedzielny poranek, a on wszedł na kazanicę i mówi, czemu się nie radujecie? Chodźcie się radujcie, jak się mamy radować? Woo! Tak zaczął krzyczeć i zachęcał. Teraz wy wszyscy! Woo! Czy na tym ma polegać radość w Kościele? Ludzie, którzy nie doświadczają radości Pana, szukają ją na sposób ludzki, próbując wzbudzić sztuczny
sposób emocje. Jestem przekonany, że to jest dobra technika nadająca się na dyskoteki, ale nie do kościoła. Kościół nie jest dyskoteką. Ktoś powie, ale przecież Dawid tańczył przed Panem. Czy jednak pamiętamy, w jakich okolicznościach miało to miejsce? Właśnie do Jeruzalemu Dawid sprowadzał Arkę Przymierza, zrabowaną kiedyś przez Filistynów. To skrzynia przymierza, świętość nad świętości, która była przedmiotem obecności Bożej, miała wreszcie dotrzeć do miasta Bożego, do miasta Dawida. Ta radość była spontaniczną radością wzbudzoną w sercu Dawida. To było autentyczne, niesztuczne poruszenie serca męża Bożego. Od pewnym momencie aż na 3 miesiące znikła radość z oblicza Dawida, gdy niejaki Uza, chcąc podtrzymać arkę, gdyż woły się potknęły, poniósł śmierć na miejscu. Czy Dawid albo inny mąż Boży zawsze tańczył przed Bogiem? Czy Kościół to jest jedyne miejsce, gdzie wszyscy zawsze się radują i pląsają? Gdy patrzymy na życie Dawida i na jego pieśni, czyli na psalmy, w których wyśpiewują swoje emocje, jak myślimy, czy zawsze były to pieśni pełne tańca i radości? Niewiele jest takich psalmów. Przeważają raczej psalmy ukazujące ból, cierpienie, prośby o ratunek, błagania o zmianę sytuacji. Życie bowiem człowieka nie przynosi nieustannych powodów do radości. Tę radość, pokój mamy dopiero odkrywać w naszym Panu Jezusie Chrystusie. Ona nie pochodzi z ludzkiej wesołości, ale przychodzi jako owoc Ducha Świętego. Kościół Boży to również miejsce, gdzie wylewa się łzy, gdzie korzy się dusza przed Panem, gdzie wyznaje się grzechy swoje, pokutując i prosząc Boga o łaskę i pomoc w rozwiązaniu najrozmaitszych problemów. Pamiętamy w pierwszej księdze Samuela, mamy opis niewiasty imieniem Anna, która przyszła do świątyni i tam jest powiedziane, wylewała swoje serce przed Panem. Miała bowiem problem i nie przyszła tańczyć do świątyni, ale gorliwie modlić się o rozwiązanie tego problemu. Była bezpłodną i prosiła Pana o dziecko, a Bóg wysłuchał jej modlitwy. W czwartek wspominałem dwóch ludzi, którzy modlili się w kościele. Pamiętacie? Faryzeusz i celnik. Nowy Testament wspomina celnika, który stojąc w progu świątyni nie miał zamiaru tańczyć i nie było mu wcale do śmiechu. Stał, a nawet nie miał oczu śmiałości podnieść i modlił się, Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Wspominaliśmy króla Dawida. Był królem i ten fakt powinien skutkować ogromną satysfakcją i radością. Ale Dawid, jak każdy człowiek, przeżywał trudne chwile i wcale nie było mu do śmiechu czy radości serca. 21 rozdział pierwszej księgi Samuela opisuje wydarzenie, kiedy Dawid musiał uciekać i ukrywać się z garstką wiernych żołnierzy przed królem Saulem, czyhającym na jego życie. Znamy tę historię. Potajemnie wchodzi do świątyni w noc i rozmawia z kapłanem Achimelekiem. Tam uprasza kapłana o chleb dla siebie i swoich rycerzy i otrzymuje chleby poświęcone na ołtarzu, które jako zwykły śmiertelnik nie mógł on spożywać. Wiele lat potem faryzeusze zarzucili Jezusowi, że jego uczniowie zrywali kłosy w sabat, czego ich zdaniem nie wolno było czynić. Jak im wtedy Jezus odpowiedział? Odpowiedział im tak. Czy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy był głodny? On i ci, którzy z nim byli, jak wszedł do domu Bożego, jadł chleby pokładne, których nie wolno było mu jeść, jemu ani tym, którzy z nim byli, tylko samym kapłanom? Albo czy nie czytaliście, że zakonie, że w sabat kapłani świątyni naruszają sabat, a są bez winy? Ale mówię wam, że tutaj jest coś większego niż świątynia. Dawid w świątyni Not nie tylko otrzymał chleb. Otrzymał również miecz, którego bardzo potrzebował. Wspominam, notabene był to miecz Goliata, którego Dawid swego czasu pokonał. Dlaczego o tym wspominam? Bo prawdą jest, że w kościele Pana Jezusa Chrystusa nie tylko możemy zostać nakarmieni, wziąć chleb, ale również możemy zostać wyposażeni w miecz Ducha, jakim jest Słowo Boże. Kościół Boży to właśnie miejsce, gdzie spożywamy chleb, aby nabrać sił do duchowej walki oraz zabieramy miecz do walki ze wszelkim złem.
Wróćmy jednak myślą do tematu dzisiejszych rozważań. Uczniowie gromadzili się jednomyślnie w świątyni, chwaląc Boga. Jak możemy my w dzisiejszych czasach chwalić Boga? Odpowiedź nie jest skomplikowana. Chwalenie Boga nie może ograniczyć się jedynie do świątyni, do kościoła, do niedzielnego zebrania zboru. Wierzymy, iż Bóg pragnie, aby całe nasze życie w każdym miejscu, w każdym czasie było przepełnione czcią i chwałą dla Boga. Chrześcijaninem, czyli naśladowcą Chrystusa, nie mogę być tylko w niedzielę. Nawet ważniejsze jest to, jakim uczniem Chrystusa jestem w poniedziałek, wtorek, środa i tak dalej, i tak dalej. Jakim wierzącym jestem w domu, wobec rodziny, sąsiadów, pracy, w szkole, na uczelni, na ulicy. A co z chwaleniem Boga w świątyni? Co z chwaleniem Boga w kościele? Jak winno wyglądać oddawanie czci Bogu? Mówiliśmy w tym tygodniu o czterech filarach, na którym opierało się zgromadzenie pierwszego zboru. Oni trwali, w czym trwali? Po pierwsze, w nauce apostolskiej, po drugie, we wspólnocie, po trzecie, w łamaniu chleba, po czwarte, w modlitwach, żyjąc w bojaźni Bożej. A więc kiedy gromadzimy się, czcimy Boga poprzez, po pierwsze, pilne słuchanie i uczenie się Bożego Słowa. Kaznodzieja Salomonowy pisze tak. Pilnuj swych kroków, gdy idziesz do domu Bożego i nastaw się na słuchanie, gdyż to jest lepsze niż ofiary składane przez głupich, bo nie umieją nic innego, jak tylko czynić zło. To bardzo istotny filar życia zboru, by uczyć się, jak żyć, uczyć się Słowa Bożego. Przyjmując Boże Słowo i żyjąc według Jego wskazań, czcimy Boga. Po drugie, pierwszy zbór trwał we wspólnocie, jak mówi nam w środę brat Ostrowski. Wspólnota to zainteresowanie się innymi, to troska, to pomoc, to bycie razem. Oni naprawdę spotykali się codziennie w świątyniach i w małych grupkach po domach, pielęgnując społeczność z Bogiem, ale też pomiędzy sobą jako bracia i siostry w Chrystusie. W naszym zborze od wielu lat mamy spotkania małych grup domowych. Chodzisz na nie? Pielęgnujesz w ten sposób społeczność? Mamy też kawę i ciasto po nabożeństwie, aby móc pielęgnować relacje. Wiem, że niektórzy, kiedy kończy się nabożeństwo, nawet nie patrzą w tym kierunku, tylko zmykają szybko do domu. Ale czy na tym polega chrześcijaństwo, że przychodzimy do kościoła, posiedzimy, wysłuchamy i wyjdziemy? Czy raczej na dbaniu o to, aby być w wspólnocie? Aby chociaż z kimś zamienić słowo, bo może potrzebuje ten ktoś naszej rozmowy. Bo może ktoś oczekuje tego, że będzie pocieszony. Albo też podzieli się radością z tobą. I to będzie zbudowaniem dla ciebie. Zachęcamy również do otwartych domów, do gościnności, z którą coraz trudniej. Naprawdę coraz trudniej. Nawet kiedy przyjeżdża jakiś ewangelista do zboru, albo ktoś i pastor jeden czy drugi pyta, kto przyjmie na jakiś posiłek, jak myślicie, ile ludzi się zgłasza? Na 200 osób ile ludzi się zgłasza? Macie jakieś pojęcie? Nie chcę mówić na ten temat. Ale Słowo Boże w przypowieściach powiada tak. Człowiek nierozumny gardzi swoim bliźnim. Nie potrzebuje żadnej społeczności, żadnej wspólnoty. A w innym miejscu, kto gardzi swoim bliźnim, ten grzeszy. Kto gardzi swoim bliźnim, ten grzeszy. Trwając więc we wspólnocie, bracia i siostry, wspólnocie z Bogiem i wspólnocie z braćmi i siostrami, w ten sposób też nie grzeszymy, ale czcimy Boga. Po trzecie, pierwszy zbór trwał w łamaniu chleba. Mówiłem o tym w czwartkowy wieczór. Łamanie chleba jest oznaką wspólnoty. Poprzez uczestniczenie w Wieczerzy Pańskiej dajemy świadectwo, iż należymy po pierwsze do Jezusa, ale po drugie jesteśmy również Jego rodziną, braćmi i siostrami. Jakkolwiek uczestnictwo w Wieczerzy Pańskiej jest tylko aktem symbolicznym, to jednak wyrażamy poprzez przystąpienie do niej naszą wolę karmienia się Jezusem Chrystusem, bo On powiedział w ten sposób. Zaprawdę powiadam wam, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili Jego krwi, nie będziecie mieli żywota w sobie. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny,
a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Albowiem ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja prawdziwym napojem. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a ja w nim. Podczas spożywania wieczerzy korzymy się przed Bogiem i wyrażamy jednocześnie wdzięczność za ratunek i życie, jakie mamy w nim. To jest czczenie Boga. I po czwarte, pierwsi uczniowie trwali w modlitwach, o tym mówi nam brat Polakowski. Wierzę, że diabłu najbardziej zależy na tym, by ludzie wierzący nie czcili Boga w głośnych modlitwach w zgromadzeniu ludu Bożego, by usta ludzi wierzących były zamknięte. Każda modlitwa, jak wierzę, wywołuje wściekłość przeciwnika Bożego, bo modląc się dajemy świadectwo naszej wiary i czcimy w ten sposób Boga. W naszych ewangelicznych zborach, nie mówię o naszym zborze, ale patrzę na inne zbory, obserwuję pewną tendencję, która z pewnością nie jest pożądaną i w mojej ocenie nie jest właściwą tendencją. Mianowicie, po pierwsze, wielu wierzących zaniedbuje publicznej modlitwy. Powiadają, że modlą się po cichu albo w duchu, cokolwiek miałoby to znaczyć. Biblia zachęca nas do głośnego wielbienia Boga w zgromadzeniu, Boga, który jest obecny wśród ludu Bożego. I po drugie, dzisiejsze uwielbienie w wielu zborach polega na koncercie grupy wokalno-instrumentalnej i niemrawym podśpiewywaniem przez pozostałych uczestników nabożeństwa. Ponadto pieśni w czasie uwielbienia wyraźnie wypierają indywidualność.